Witam, witam gwintowników w dobrych nastrojach, bo jak pewnie wiecie, udało się wczoraj wbić tą 21 rangę. Jest to dla mnie pierwsza 20 ranga. Wiem, to jest trochę dziwne, że przez tyle sezonów się nie udało wbić, ale zawsze coś brakowało albo były jakieś problemy. Ale teraz na spokojnie, został tydzień do końca sezonu. Mamy 398 miejsce, na razie nie gram oczywiście. Nie ma to wielkiego znaczenia, i tak wypadnę z top 1000 parę dni. Myślę, że 2-3 dni tutaj wypadniemy. Na razie jest 4116, ale naprawdę to są małe punkty jeszcze, więc sporo osób wbije tego GMA. Piszcie, czy wam się już udało, dajcie łapę. Jeśli chcecie zobaczyć ten filmik i ten meczek właśnie z ostatnim bossem finałowym, no to jest na kanale, albo cały zapis na kanale live. I tak, na spokojnie wam jeszcze pokażę wyniki wojen frakcji. Skoja wygrało 66-34%, ale to nie ma żadnego znaczenia i wpływu na nasze rameczki, tytuły i nagrody. Ja tutaj już oszczędzam golda na arenkę. Beczki wczoraj otworzyliśmy za 21 rangę. Nic tam nie wypadło ciekawego, ale będą skrawki, jeśli coś znerfią. Więc tak, pochwalcie się, czy Skellige, czy Skojatel u was, czy macie rameczkę. I też na grupie oczywiście możecie wrzucić zdjęcie pod moim postem, który wczoraj dawałem. Więc tak wygląda rameczka Skoja. Świetnie, naprawdę. Do Jorveta pasuje idealnie. Możecie oczywiście tego. Później będzie Francesca po zakończeniu sezonu. A jeśli ktoś grał na przykład Skellige, warto wbić 20 rangę w tym sezonie, będziecie mieli Brana. Lub ewentualnie w kolejnym Harald Chromy też będzie na Skellige do tej rameczki. Albo jeśli ktoś ma wcześniej już z listopada strój Ciri, to też fajnie by się komponowało. Także tak to wygląda. Tytuły mamy tu dowódcę komanda, ja będę używał arcymistrza. Czemu nie? Chociaż dowódca komanda też spoko. Arcymistrz jest do 21 rangę. A jeśli ktoś grał w Skellige, 10 zwycięstw wystarczyło, żeby zdobyć kapitana piratów. Naprawdę spoko. Niech będzie ten dowódca komanda, chociaż nie wiem, czy nie zagram dzisiaj Nilfgaardem. A nie, niech będzie ten. Niech będzie ten awatarek. No więc tak, rankedów na razie nie ruszamy. Piszcie, jak tam u was. I powodzenia oczywiście wszystkim. Bo teraz będzie ogólnie przerwa w live'ach. Wiem, że gadam zawsze na początku, ale to jest tradycja. Będzie przerwa w live'ach. Praktycznie od dzisiaj do następnego poniedziałku wracamy dopiero. Wyjeżdżamy z ukochaną troszkę odpocząć, więc od czwartku do soboty jesteśmy offline. Na pewno nie będzie mnie tutaj na kompie, więc ewentualnie coś tam można ogarnąć na grupie czy w komentarzach. Filmy, jeśli mi się uda coś na zapas nagrać, no to będą. Jeśli nie, to postaram się chociaż vlogi z wycieczki wrzucać na kanał główny, ale na pewno nie będzie live'a na Twitchu, także musicie poczekać do następnego poniedziałku i to już będzie powoli koniec sezonu. Ostatnie 3 dni. No to cóż, jeszcze pogramy sobie dzisiaj proladerka. Tego GM-a może już wystarczy, jest cholernie mocna talia. Tą talią właśnie wbiłem 21 rangę. Cholernie mocna. Wygląda na taką już ograną i tak dalej, ale swoje jednak robi. Jak to wyglądają statystyki? Powiedzmy tygodniowe. Ogólnie teraz mam 60%. Tak, 60% na tej talii. No normalnych? Nie. Nie ma znaczenia. Dzisiaj sobie zagrałem pro 2 na 1 na razie. Dobra. 60% na tej talii, to i tak jest w miarę spoko. I czym by tutaj dzisiaj pocisnąć? Czy my gramy alchemią? Ogólnie to nawet polecam tą talię. Niestety. Spoko też jest oczywiście Henselcik, spoko jest alchemia, spoko nawet odkrywka, fajny jest krach na Skellige na rębaczach.
Topornicy też dają radę. Można cisnąć nawet tym palonkiem. Jak ktoś lubi, to sklepik. Także do wyboru, do koloru jeszcze jest pożerka. Jeszcze jest Dagon na zemście. No, dawno nie było takiego sezonu, w którym by można tyle talii ciekawych i dobrych wymienić, więc nie jest źle. Nie wiem, czy nie zagramy sobie dzisiaj z Skellige, znaczy Nilfgaardem, sorry. Mam tam Skoja do nabicia, ale to nie ma znaczenia. Zobaczymy z tą czarną krwią. Chociaż wziąłbym jakiś ciekawy deck. Tu jest Lembas. Morświn. Ja bym zagrał jakimś milem. Dobra, zagramy sobie jakimś milem. Jeśli ktoś będzie grał browerem, to będzie miał bekę. Zagramy sobie milem. Emyr. Dobra. Zobaczymy, czy mil działa. Więc tak. Co tu jest potrzebne? Yennefer by była nawet spoko. Z ostatnim życzeniem. Sorry. Zobaczymy ten mil. Czy Tibor da radę? Stefan jest spoko, Wilge jest ok. Co tu jeszcze? Uma. Chyba poleci Uma. Chyba poleci Uma. Chociaż Tibor na koniec. Ale myślę, że nie przewinę go całkiem. Myślę, że nie przewinę go całkiem. Nie mamy Avalacha. A ja tylko premium tutaj wrzuciłem. Sorry. Bo Avalach ma teraz Fatum, więc nie opłaca się uzdrawiać. Nie opłaca się uzdrawiać. No i Shillard. Dobra, sorry, miałem premiumki. Dobra, niech będzie. Później tak, atrapka. Atrapka. Ale będą jaja. Spersik. Strogobor Albrich. No, Kantarella niech będzie. Yasira. No tutaj co my mamy do przewijania? Tych trzech. Jeden medyk. No, możemy z tym zagrać nawet. Czy zrobić taką odkrywkę, jak miałem kiedyś? Chyba zrobię odkrywkę. Na Morświnie. Na Morświnie. Bierzemy to. To, to. Jedna ta karta. Troszkę więcej sobie tego wrzucę. Żeby robić punkty po prostu. Dobra, ty drugi. Ty. Dobra, ty też. I żeby się dokopać do tych najciekawszych, nie? No zobaczymy, zobaczymy, jak ten min działa. Ja bym chciał zagrać na tego browera, tak szczerze. Chodź ty. Co tu jeszcze robi punkty? No ta karta, ale to zdechnie. Dobra, chodź ty. Jeden medyk. Dobra, niech będzie. 26 kart mamy. Kurde, za dużo mi się przewija, ale spróbujemy. Spróbujemy. 26 kart. Morświn na Prolader. I lecimy. Nie było mila przez cały sezon, no to kiedyś musi być. Teraz już troszkę odpoczynku. Jeśli wrócimy w poniedziałek, no to będę cisnął jeszcze top 1000 na końcu. Ale już nie ma spiny, wszystkie nagrody zdobyte. Tylko głowa klanu i starosta Mahakamu został, nie?
Nie od razu machakam zbudowałem. Kicaj dwa. Ej, jest browar. Moi ludzie wiedzą, co jest browar, zobaczymy jak to się przewija. O kurde, ale będą jazdy. Nie będzie miał co oficerami wyciągać. O kurde, ale będą jazdy. Nie wygląda źle. Sfersik. O kurde. No to gramy na browerka. Dosyć gadania. Bierzemy się. Już jesteś przewinięty, ziomek, nieźle. Chcieliśmy te wolne. Te karty wywalić? Kurde, nie wiem, które. Zobaczę, co ma. Tak, ja się muszę odcedzić. No, spokojnie, dobra. Ciekawe, czy walnie mi ta saka tutaj. No, Jorweta. Spoko. Ty już masz 11 kart. Wygląda spoko. Moi ludzie wiedzą, co to poświęcenie. Dobra, tu masz tego elfa. Barkla jest tutaj. 10 kart. Gablujesz, żałujesz. Te ci wywalę. Z ludźmi trzeba krótko. Kurde, wszystkie ma na łapie. Dobra, czyli będzie się przewijał. A tak to nie będzie mógł tego wywalić. Już czas. Ale będą jazdy. To dzisiaj wam powiem, czy Mil jest odpowiedzią na tego browera. Możliwe, że to wygra, ale myślę, że jest jakąś potencjalną kontrą. Zdecydowanie. Ekstraordynaryjny plan. Awangarda. To mu dużo punktów robi. 6 karcioch, ja jeszcze mam 2 do wyciągnięcia maksymalnie. No, 2 to jest max. Wracać do szeregu! 7. Tumen i Glair! No to trochę hardkorowe, nie powiem. Ktoś nie śpi. Wilge, super. Ktoś. Tylko z jedynką. 5 karcioch. Na chwilę nie będzie miał w ogóle setupu do wymieniania, ale myślę, że punkty zrobi. Także taką średnią jest to kontrą, ale można mu naprawdę uprzykrzyć życie, zaciągnąć się jakimś tasakiem od razu, Barclayem. A, to mogłem. Nie, to też miał na ręce. Masz wszystko na ręce. Tą rundę na pewno wygra. Ktoś nie śpi. Słabe karty dostaję. Bo Albrecht siedzi i Stefan też siedzi. Ale na start przynajmniej była Wallach, nie? Dobra. Na razie ma jeszcze co wymieniać. Nic się przede mną nie ukryje. Okej. To niestety idzie na tył, ale to daje kartę. Dobra. Pierwszą wygrał. Myślę, że wygra. Myślę, że wygra. Tak, zabraknie mi jednej karty. Zabraknie mi jednej karty. No, wygrał. Kurde, szkoda, że wygra. Chociaż nie, to jest ostatnia. Czekajcie. Zasrany katar. Muszę Asirę dobrać. Żyję bez. Dobra, i teraz już nie ma jak wymieniać.
bledenne chęć. Przemilien wad! Tak? Nie chcę tak. Którego Bora ja trapę? Chociaż jemu bym wtasował kantarelle. No ale to już bez znaczenia. Dostałabym mu szpiega, ale dobra. Damy wam posmakować waszego lekarstwa. Zobaczymy, czy mnie porobi. Interesujący przypadek. Nasz klient, nasz pan. Gledy van Wort! To jakaś pomyłka, wcale nie jestem czarodziejem. Okej. Jeszcze daleko do... Wiesz mnie. Daleko do atrapy niestety. Alba! Ale ja mogę spalić Wilga Forcem kartę. Dobra, to jest 6. Sugerowałbym upuścić nieco krwi. Kurde, nie wiem, czy ryzykować tutaj. Śpieszmy się. Saskia za 1. Potężna. Potężna karta. Sege! Ratuwen! Szkoda, że nie mam nic odkryte. Liczyłem, że tak powiesz. Nie wiem, jak dobiorę piechura. To może iść w kartę. Pójdzie za 13 punktów. Nie wiem, czy to wystarczy. Nie. 13 to nie jest dużo. Co za błahe zadanie. Atrapka. Zajebiście. Moja moc jest na twoje rozkazy. Ale i tak może wygrać. I tak może wygrać. Raczej wygra. Walczcie dla cesarza, a może zostaniecie wyzwoleni. Wrichet! Stregobor. Śmierć ludziom! Awangarda 21. Pomogę. Wrichet! Czy to się stało właśnie? Przewinęliśmy browera. Ale beka. Ale beka. Pokonałem cię swoją własną bronią. Moje podziękowania. No cóż, to było drastyczne, drastyczne, ale prawdziwe. Mil pokonał Browera, którym wbiłem GM-a. Super, super. Wiem. Obie talie rakowe, ale doświadczenie warte zauważenia. Także cóż, tyle na dzisiaj. Śmiechowo było, naprawdę. Jeśli chcecie sobie trochę potrolować, no to można spróbować. Ale na własną odpowiedzialność. I jak was ktoś będzie jechał, no to poko.
No, niezłe to było. Także dzięki za oglądanie. Dajcie łapę za przewinięcie browera. Widzimy się, jeśli mi się uda nagrać jeszcze w te 3 dni. A jeśli nie, to widzimy się dopiero w poniedziałek. Także dzięki za wsparcie, dzięki za wszystko. Bywajcie i powodzenia. Hej, hej.